Uroczystość rozpocznie złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości starszego kapitana Łukasza Szulborskiego. Meldunek przyjmie młodszy brygadier Piotr Równicki, naczelnik wydziału reprezentujący mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Baczność! Na prawo! Patrz! Panie brygadierze, dowódca uroczystości, starszy kapitan Łukasz Szulborski melduje pod oddziały ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej, gotowy do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaków. Proszę kontynuować zgodnie z ceremonialem. Czołem strażacy! Poczet flagowy wystawia Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie. Dowódca pocztu, druh Jarosław Gierczyński, flagowy, druh Arkadiusz Bożyn i druh Adam Stolarski. Serdecznie Państwa na uroczystym apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Święta obchodzonego wspólnie przez strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Święta nierozerwalnie związanego z kultem świętego Floriana
międzynarodowego patrona strażaków. Witam serdecznie naszych gości. Witam pana Zenona Durkę, posła na Sejm. Witam pana Piotra Rubińskiego, przedstawiciela Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego. Witam pana Jerzego Zaborowskiego, starostę powiatu legionowskiego. Witam serdecznie pana Romana Smogorzewskiego, prezydenta miasta Legionowo. Z panem druhem Piotrem Zadrożnym, zastępcą. Pana Sylwestra Sokolińskiego nie widzę. Witam pana Pawła Kownackiego, wójta gminy Mielisze. Witam byłych komendantów powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, przedstawicieli Policji, Wojska, Straży Miejskiej, Straży Gminnych. Witam przedstawicieli urzędów, inspekcji i służb powiatu legionowskiego. Witam bardzo gorąco głównych bohaterów dzisiejszego apelu, strażaków, ich rodziny, bliskich i znajomych. Szanowni Państwo, przez ostatnie lata Straż Pożarna stała się liczącą formacją stojącą na straży bezpieczeństwa obywateli naszego państwa. W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Państwowa Straż Pożarna przewodzi wszystkim działaniom ratowniczym prowadzonym coraz bardziej profesjonalnymi jednostkami ochotniczymi. W powiecie legionowskim w ostatnich 5 latach dochodzi średnio do 1500 zdarzeń rocznie. W przeważającej większości są to działania ratownicze czy likwidacji miejscowych zagrożeń. W imieniu wszystkich odznaczonych, awansowanych i nagrodzonych chciałbym serdecznie podziękować za docenienie naszej służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w dalszym stopniu obiecuję ze swojej strony i ze strony wszystkich koleżanek i kolegów z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej dzielnie pełnić naszą służbę. Dziękuję. Szanowni goście, drodzy strażacy, koleżanki, koledzy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Na każdej służbie, takich naszej, na pewno są chwile trudne, chwile, które wymagają od nas pewnego poświęcenia, zaangażowania służbowego, ale są i chwile radosne. Tymi chwilami radosnymi możemy nazwać szacunek społeczeństwa dla nas, bo wiemy, że jesteśmy najlepiej postrzeganą grupą zawodową. To podziękowanie za wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze, ale to także chwile takie jak dzisiaj, gdzie możemy Wy, strażacy powiatu legionowskiego, możecie być odznaczeni, awansowani lub wyróżnieni. Dlatego z tego miejsca w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej generała Józefa Galicy oraz wszystkich pracowników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej chciałem złożyć serdeczne gratulacje w imieniu swojego szefa zarówno tym awansowanym, odznaczonym, jak i wyróżnionym w dniu dzisiejszym. Drodzy strażacy, panowie komendanci, koledzy samorządowcy. Uroczystość się zbliża do końca, dlatego nie będę długo mówił. Jest piękna pogoda. Macie dziś przed sobą jeszcze wspaniały dzień, ale gratuluję wam wszystkich nagród, odznaczeń, awansów. Życzę bezpiecznego bytu w tej straży pożarnej. Żeby wszystko było jak najlepiej, żeby opatrzność się nad wami czuwała. No i dużo miłości w życiu prywatnym. Wszystkiego dobrego. Jako człowiek poza służbą, a jednocześnie mieszkaniec powiatu legionowskiego, nie mogę się pogodzić z tym, że na dzisiejszej uroczystości zabrakło braw dla tych wszystkich strażaków, szczególnie tych wyróżnionych. Bardzo bym poprosił o przyłączenie się do mnie jako dowód, symbol naszej wdzięczności dla ich trudnej służby. Panie Brygadierze, melduję zakończenie uroczystego apelu z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Dziękuję za sprawę prowadzenia uroczystości.